Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy oglądać moją twarz w makijażu oraz bez makijażu pod mikroskopem. Słuchajcie, wiem, że już takie filmy na YouTubie były, ale jak zobaczyłam mikroskop na Allegro, pomyślałam, że to będzie świetny... No, chciałabym po prostu zobaczyć. Lubię takie eksperymenty. Świetny moment, żeby zobaczyć make-up pod mikroskopem. Pomyślałam też, że jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to nagram kolejny, w którym to chciałabym Wam pokazać, jak wygląda make-up pod mikroskopem, ale taki make-up w opakowaniu. Sama jestem ciekawa, jak wygląda pomadka w takim mega, mega powiększeniu. Także będziemy mogli sobie poglądać. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, jeżeli będzie dużo kciuków w górę, a mam nadzieję, że temat Wam się podoba, więc zostawcie od razu mi kciuka do góry. No i zobaczymy. Kochani, na koniec też zrobię już demakijaż, zmyję cały make-up, umyjemy buźkę i zobaczymy, jak wygląda bez makijażu. Nałożę też pielęgnację wieczorną, ale najpierw zobaczymy, jak wygląda w makijażu. Mikroskop, który kupiłam, jest z Allegro Digital Microscope i on powiększa do 1000, co jest wystarczające. Już, słuchajcie, go instalowałam do mojego kompa. Trzeba ściągnąć bardzo prosty software, jest to naprawdę nieskomplikowane. Ten mikroskop naprawdę, naprawdę działa. Nie chcę Wam zdradzać jeszcze, jak to wygląda, czy to wygląda dobrze, czy to wygląda niedobrze. Pojawi Wam się ekran, zaraz podłączę go do mojego kompa. Normalnie na USB się włącza. Ok, sprzęt jest już podłączony, świeci się. Czekajcie, rozciągnę sobie ten kabelson i widzę wszystko na podglądzie tutaj mojego komputera. No to zobaczmy, jak wygląda pomalowana buzia, jak wygląda mój make-up z bliska. Aha, tylko jestem po całym dniu w make-upie, to nie jest mój świeży makijaż, więc może być źle. Wygląda jak taka popękana pustynia, pokryta mazią. I te włosy. Najlepsze jest to, słuchajcie, jak przy pierwszy raz przetestowałam sobie ten sprzęt, że wydawało mi się, że to są jakieś paprochy, ale to są włosy. Natomiast wiecie, ja nie mam czarnych włosów na twarzy. Po prostu one z bliska robią się, wydają się, wiecie, takie bardzo, bardzo ciemne. To jest naprawdę duże zbliżenie na skórę. No jak widać, tutaj niedoskonałości bardzo nie widać, bo są przykryte. No i gdzieniegdzie właśnie jest włos. No to zobaczmy może takie same włosy. Zobaczmy, jak wyglądają brwi pomalowane pomadą. Jakie brzydkie. Łe, naprawdę wygląda jak coś obrzydliwego. O fu. I pod spodem jest skóra, a tutaj są te długie, ciemne włosy. Takie patyki wręcz, nie? Te brwi. Wow, w ogóle mam jakieś takie błyszczące drobiny tutaj na skórze. Co do błyszczących drobin, to zobaczmy sobie rozświetlacz. I znowu jakieś włoski. Są włoski na twarzy. Ja tutaj mam takie małe włoski, więc może być je widać. Ale zobaczcie, jak rozświetlacz w powiększeniu wygląda. Jakoś mnie to bardzo nie dziwi. Jest to beka. Jest to beka. Zobaczmy, jak wygląda taki zwykły włos. To jest fajne. To wygląda jak taka złota trawa. Wow, oglądać swoje włosy. A dobra, wróćmy do make-upu. Dobra, zobaczmy, jak wygląda cień. Błyszczący. Chuda. A to czarne to chyba jakiś paproch. To błyszcząca chuda. To jakieś paprochy są przyklejane, czy co? O Jezu, to patrzcie, jak to wygląda, jak popękane. Bo to jest ten taki cień mokry, chudy, który mocno zastyga. Tu wyżej mam matowe, ale pewnie go nie będzie jakoś widać. Wow, ta skóra wygląda strasznie. Zobaczmy, jak wyglądają nasze pająki na twarzy, czyli rzęsy. O kurde, moje oko z bliska. O, moje oczko. No nie będę świecić sobie do oka, zobaczmy te rzęsy. Oblepione, obrzydliwe pająki. Naprawdę wyglądają nieciekawie. Fu. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak wygląda skóra na policzkach w makijażu. Czy różni się od tej na czole. Spoko. Później idzie włos. Tutaj nie wyrywam włosów, więc dziwne, że niektóre są takie bardzo jasne, niektóre są ciemniejsze. Jakby niektóre rosną, dopiero niektóre, no wiadomo, jak to z włosami. To w ogóle jakiś okropny włos. A tutaj widzicie takie krótkie czarne. Ja teraz robię depilację laserową raz w miesiącu i właśnie połowa z nich mi powypadała. O, tutaj widzicie? Te krótkie czarne włosy. I idę w poniedziałek na kolejny zabieg i już połowa mi naprawdę wypadła, tych najciemniejszych. Teraz to są takie, wiecie, te nie są już takie bardzo ciemne, wiecie, gołym okiem. Niektóre mam w ogóle takie siwe i w ogóle boję się, że nie wypadną mi. Okej, to zobaczmy jeszcze, jak wygląda szminka. Nie chcę dotykać ust. Mam jakieś... Nie wiem, czy to są paprochy, czy to są włosy, te takie czarne. Nie wyglądają usta tak źle, jak myślałam. Nie wiem nadal, czy to są paprochy, czy nie, szczerze mówiąc. Nie wiem. Okej, to część makijażu mamy już z głowy, to teraz w takim razie część bez makijażu. Zobaczymy, jak skóra wygląda bez makijażu, jak
będzie wyglądała po zmyciu. Mam przygotowaną wodę. No i sobie myślę, jakby tutaj zmyć. Może zmyję najpierw płynem micelarnym. Mam tutaj te waciki z Hello Body, wielorazowe i uwielbiam ich używać, bo nie szkoda mi ich używać, bo i tak robię pranie, więc wrzucam sobie później do prania. I wezmę sobie po prostu płyn micelarny Bioderma. I później oczywiście umyję na mokrą szczoteczką Foreo. Tak jak robię to na co dzień, bo tylko wtedy wiem, że jest buzia doczyszczona, wiecie. Panuje takie przeświadczenie, że płyn micelarny zmywa makijaż i że niektórzy później kładą krem. Ja Wam przypominam o tym, że płyn micelarny tak jak przyciąga do siebie brud na wacik, to tak samo ten brud przyciąga do tej warstwy, która zostaje Wam na skórze, a zawsze nam coś na skórze zostanie i tę warstwę trzeba zmyć. Zawsze płyn micelarny trzeba zmyć. Jak tylko płyny micelarne się pojawiły wiele lat temu i wybiły jakby toniki z ich świetności, jakby pokonały toniki, zaczęło panować przekonanie, że płyn micelarny jest zamiast toniku, a to tak nie jest. Wezmę sobie chusteczkę do demakijażu do tych ust. Niektórzy tak samo chusteczkami do demakijażu zmywają całą buzię i znam przypadki, gdzie dziewczyna dosłownie tą chusteczką zmywała sobie makijaż i szła spać, bo myślała, że ta chusteczka ją nawilża. Że zostawia jej po prostu warstwę nawilżającą. Bez komentarza, tak? No ale ja też się uczę całe życie. Też na początku nie wiedziałam, że trzeba płyn micelarny zmywać. Myślałam, że on jest jak tonik. A tonik jest w ogóle czym innym. Tonik służy do tonizowania, a nie do mycia twarzy. Dobra, jeszcze jeden wacik. Dzisiaj podkładu miałam dużo, bo jeszcze go dopudrowywałam w ciągu dnia. Także jest warstwa, poza tym niestety mam ślady potrądzikowe. Niestety raz w miesiącu wysyp. Teraz przechodzę znowu na retinol i retinoidy nakładane na skórę, nie do łykania. Absolutnie nie chcę nic łykać, żadnej chemii takiej, żadnych tabletek, ale jak najbardziej wracam teraz do retinolu i retinoidów, więc będziecie mogli obserwować, czy mi ta akuracja pomaga. Bo niestety ostatnio mam znowu trochę zaburzeń hormonalnych, ale staram się to wyregulować. Okej, buzia jest zmyta, czy zmyta oczywiście Biodermą. A teraz, kochani, będę myć buzię na mokro, czyli mój ulubiony sposób mycia. Mam tutaj moje Foreo Luna Mini 3. Ja uważam, że bez mycia na mokro się nie obędzie. Takie mycie naprawdę daje nam pewność, że na buzi nic nam nie zostaje. Dodatkowo wiecie, że uwielbiam Foreo, uwielbiam Lunę. Te silikonowe wypustki idealnie nam domywają i docierają wszędzie. Dodatkowo pamiętajcie, że te szczoteczki nie wibrują, a pulsują. Robiłam Wam porównanie Foreo do podróbki z AliExpress i ci, którzy oglądali, widzieli, że szczoteczka z AliExpress nie ma porównania do Foreo, a to dlatego, że ona nie pulsuje, a wibruje. To jest opatentowana technologia, to pulsuje. W głąb skóry czujecie właśnie pulsację, a nie wibracje takie na wierzchu, że aż mi ręka latała. Także polecam, jak nie widzieliście tego filmu. Możemy jej używać z aplikacją, możemy używać bez aplikacji. Ja sobie czasem odpalam aplikację, bardziej tak kontrolnie, żeby zobaczyć, czy są jakieś update'y, żeby zobaczyć, czy są jakieś nowości, ale ogólnie używam tego żelu z Vichy, Phyto Solution, Normaderm, już mi się kończy. Fajny żel już, mówię, końcówka sama. Także czasem odpalam aplikację, ale najczęściej robię to po prostu tak. No i myjemy. Z aplikacją jest tak, że aplikacja Was kieruje, co macie myć, ale jakby wiemy same też, jak myć buzię i które obszary wymagają największego mycia, że tak powiem. Ja myję całą buzię łącznie ze skroniami, czy to robię pod prysznicem, czy to robię właśnie tak jak teraz, demakijaż osobno, to nie ma znaczenia. Skupiam się tutaj też wokół nosa, tutaj są te większe wypustki z drugiej strony. Jest też taki tryb Glow Boost, to już Wam też pomówiłam w kilku filmach, 30 sekund takiego intensywnego oczyszczania, to możecie sobie po siłowni, na przykład przed i po siłowni zastosować. Pamiętajcie, żeby przed ćwiczeniami i po ćwiczeniach buzię umyć, nie ćwiczyć w makijażu, żeby Wam się to z potem nie mieszało. Tutaj też przy brwiach, bo tutaj też często mi się jakieś niedoskonałości robią na brodzie. No i robiłam też takie wyzwanie, że przez 7 dni używałam 2 razy dziennie Foreo, teraz używam raz dziennie. Mogę pukać. I w tym wyzwaniu mogliście zobaczyć, jak moja buzia wyglądała. A teraz mam dosyć podrażnioną buzię, więc myję raz dziennie, jak mam jakieś właśnie wypryski. Ale możecie do tego filmu wrócić, ja Wam go zostawię na dole w linkach. Dziwnie się to robi, nie w łazience. Lubię białe ręczniki, bo słuchajcie, na nich wszystko widać i zawsze jak coś tam, wiecie, mi zostanie właśnie na skroniach, na włosach czy tutaj na szyi, to na takim ręczniku od razu to widać i wiem, gdzie czyścić dokładniej. Ale teraz buzia już jest, czuję, że oczyszczona. To co, jeszcze raz odstawię tą wodę. Zaraz oczywiście nałożę pielęgnację sobie z Wami, ale najpierw odpalimy sobie mikroskop. Już się boję. No dobra, to lecimy. W takim razie skóra. O, są tutaj, widzicie, zaskórniki. Z tym, że wiecie, te zaskórniki w powiększeniu wyglądają koszmarnie, tak jak są te takie kanały, co zajmują się wyciskaniem tego,
i wiecie, w przybliżeniu, to się wydaje, że to jest ogromne, natomiast wiecie, to nie są jakieś duże zaskórniki, one nie są też czarne, okej? Okay. Włoski. Ale widzicie, jaka skóra jest czysta? W ogóle jestem w szoku, ona jest aż taka błyszcząca, jak wypolerowana wygląda. Niby ma te spękania, ma, ale aż się błyszczy, to jest dziwne, nie? Zobaczmy sobie też tutaj skórę. O, jakie czyste! Zobaczcie, jak już nie ma tej pomady, jak brwi wyglądają i skóra wokół. Widzieliście kiedyś swoją skórę w powiększeniu? Na jakimś, nie wiem, na przykład ktoś wam robi jakąś analizę skóry czy coś? Nieźle to wygląda. To mi się podoba. Wow, takie zdrowe włosy, nie? Zobaczmy jeszcze, jak wygląda skóra powiek. Ale włoski są, jak widzicie, niektóre są takie krótkie, niektóre są długie. A teraz zobaczymy rzęsy. Wow, jak zdrowo wyglądają. Ciężko mi je nagrać, jak mam takie przymrużone oko. Wow. Nieźle, co? Te rzęsy wyglądają. Mogłabym się patrzeć i patrzeć na to. Także buzia, jak widzicie, jest taka świecąca. Teraz nałożę jeszcze pielęgnację. Jak mówiłam, wracam do retinolu i retinoidów. Krem pod oczy, a w zasadzie takie witaminowy koktajl pod oczy z retinolem, witaminą E i C. Ponieważ naoglądałam się, słuchajcie, dermatologów, którzy właśnie mówią, że warto używać połączenia witaminy E i C na twarz oraz pod oczy. Rzadko które serum to ma, a jak tutaj jest kulka w ogóle, to jest Yossi, polska marka. Ale jak ma, no to warto sobie takie serum kupić. I właśnie mam też takie serum na dzień z takim połączeniem, witamina C i E. To jest dosyć takie tłustawe, bo ta witamina E jest taka tłusta. A na całą buzię chcę sobie nałożyć serum z The Ordinary. Też wam podlinkuję, jak znajdę. To jest Grenactive Retinoid 5% w skwalanie. Ja od paru dni stosuję sobie retinol. I teraz właśnie przechodzę na retinoidy. Wiem, że to będzie dosyć mocna kuracja dla mojej skóry, ale zdaję sobie z tego sprawę. Potrzebuję tego, moja skóra, żeby się oczyścić. Teraz tylko to nakładam. Ten skwalan jest taki, to jest substancja naturalna, skwalan jest taki dosyć tłustawy, ale on nie zapycha. Zobaczmy jeszcze może pod mikroskopem, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Jak wygląda buzia w pielęgnacji. Ok? Zobaczymy, jak wygląda buzia z nałożoną pielęgnacją. Zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Błyszczy się, widzicie? Już nie ma, te spękania nie są takie, no są po prostu, widzicie? Widać, że buzia jest nawilżona. Mimo, że są tutaj zaskórniki, jakieś niedoskonałości, to buzia jest pokryta tym produktem i jest nawilżona. Spoko. Moim zdaniem, kochani, bardzo fajny eksperyment. Dajcie znać, jak wam się podobało, czy to było dla was ciekawe. Czy chcecie zobaczyć w powiększeniu kosmetyki? Napiszcie mi, jakie kosmetyki chcecie zobaczyć. Pudry, rozświetlacze, jak wyglądają w mega przybliżeniu. Możemy sobie zobaczyć jakieś fajne, wiecie, z dużymi drobinkami. Możemy zobaczyć błyszczyki z drobinkami. Możemy zobaczyć, jak wygląda pomadka w przybliżeniu. Czy jest tam coś obrzydliwego, czy jest to sama wazelina. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek, żebyśmy sobie powiększyli. Napiszcie mi, czy chcecie, żebym nagrała swoją skórę z bliska, jak będę już po jakimś czasie tej kuracji właśnie retinolem i retinoidami. Zobaczymy sobie, czy jest jakaś poprawa, no bo teraz skóra jest, wiadomo, mam przebarwienia, mam ślady po trądziku i mam zaskórniki, także zobaczymy. No i co, czekam na wasze opinie, czekam na to, co sądzicie. Czy ten odcinek wam się podobał? Jeżeli tak, zostawcie mi kciuki do góry i widzimy się już w kolejnym. Ja jestem zadowolona, mam oczyszczoną buzię, idealnie nawilżoną i mogę odetchnąć. Buziaki, dzięki kochani, do zobaczenia, pa, pa.